Identyfikator podmiotu SCP-PL-003. Klasa podmiotu bezpieczny. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-PL znajduje się na dysku twardym, odizolowanego od innych urządzeń, komputera stacjonarnego klasy SC-9. Komputer ten nigdy nie może zostać połączony z siecią komputerową, o ile nie jest to sytuacja eksperymentalna, podczas której zezwala się na włączenie urządzenia w działalność sieci LAN. Połączenia z WAN są zakazane. Komputer znajduje się w standardowym pokoju przechowawczym o niskim priorytecie zabezpieczenia. Aktualne wymiary pomieszczenia wynoszą 2 metry na 2 metry. Komputer jest odłączony od zasilania, a na jego dysku nie znajdują się inne programy niż SCP-PL-003. Dostępu do obiektu zasilanego udziela się naukowcom posiadającym upoważnienie poziomu 3 lub wyższego. Dostępu do obiektu wyłączonego udziela się jedynie zespołom konserwacyjnym i technicznym, których wszelkie interakcje z obiektem kontrolowane są przez dowódcę ochrony projektu lub jego zastępcę. Na zewnątrz przechowalni znajduje się 2 standardowo uzbrojonych strażników, posiadających upoważnienia poziomu 3. Jednakże nie mają oni prawa do wejścia weń, o ile nie jest to sankcjonowane rozkazem operacyjnym dowódcy. Eksperymenty na SCP-PL-003, których przebieg wymaga obecności personelu klasy D, muszą być nadzorowane przez pełnomocnika Komitetu do Spraw Etyki. Rewizja 01883751. Dnia 15 marca 2008 roku na zewnątrz przechowalni zainstalowano elektromagnetyczną bramkę klasy Fermi. Kiedy detektor ruchu bramki odnotuje ruch w jej obszarze oddziaływania, zostaje generowany impuls promieni elektromagnetycznych o szerokim widmie, którego natężenie pozwala na zniszczenie wszelkich ewentualnych urządzeń, które mogłyby zostać wyniesione do lub z przechowalni SCP-PL-003. Impuls jest nieszkodliwy dla tkanek organicznych. Osoby, u których odnotuje się zniszczenie urządzenia elektronicznego podczas przejścia przez bramkę, należy aresztować w trybie natychmiastowym i przesłuchać. Informacje szczegółowe na temat przebiegu ów postępowania znajdują się u doktora Fiodora Kotowskiego. Opis. SCP-PL-003 to program komputerowy, który można zaliczyć do gatunku gier komputerowych. Jego nazwa kodowa brzmi Arteusz. Jego wymagania komputerowe ograniczają się do zapewnienia środowiska systemowego zmieniono oraz 30 kB przestrzeni dyskowej. Program nie wymaga instalacji i istnieje w postaci pojedynczego pliku wykonywalnego. Fundacja nie posiada innych informacji technicznych. Próby aplikacji technik inżynierii wstecznej do programu zakończyły się znalezieniem zwyczajnego kodu gry oraz nagłówków odwołujących się do nieistniejących bibliotek, takich jak Agamemnon.myk, Menelaos.myk, Anaxibia.myk. Próby ponownego skompilowania odwróconego uprzednio kodu kończyły się błędami w związku z brakiem wyżej wymienionych bibliotek. Po usunięciu odwołań do bibliotek program nadal ich potrzebował. Oczywiście wszystkie testy odbywały się na plikach skopiowanych. Plik oryginalny nie jest możliwy do usunięcia z dysku, nawet przy użyciu najnowszych technologii informatycznych. Jednakże zniszczenie nośnika prawdopodobnie będzie równoznaczne z utraceniem Arteusz X. W związku z powyższym plik jest w trakcie kopiowania na inne nośniki. Celem stawianym przez dowództwo O5 jest zdobycie informacji o konstrukcji programu, jego bibliotekach, twórcy oraz najważniejsze, powiązanych anomaliach. Zachowanie programu, niezgodne z algorytmami kodu, prowadzi do stwierdzenia, że pewna jego część, jeżeli nie całość, jest rozumna. Spekulacja ta nie jest jednoznaczna w kwestii istoty rozumności programu. Może on być efektem działania zaawansowanej sztucznej inteligencji, bądź samodzielnego, acz naturalnego bytu, który mógł, lecz nie musiał być stworzony wraz z programem. Uruchomienie Arteusz X. Po uruchomieniu Arteusz X, na ekranie komputera pojawia się menu, uwidocznione na załączonym zrzucie ekranu. Wybranie opcji 4 lub jakiegokolwiek innego znaku niż 1, 2 lub 3 spowoduje zwyczajne włączenie procesu Arteusz X. Opcja 3. Zmieniono. Nie zostało zaimplementowane przez fundację. Spowoduje odświeżenie ekranu. Opcja druga umożliwi zmianę koloru okienka. Białe, czarne. Osoba, która wybierze opcję numer 1, straci nad sobą kontrolę i zacznie stukać losowe ciągi znaków na klawiaturze. Działanie to będzie trwało około 30 sekund. Następnie osoba ta zaśnie, a jej awatar, prawdopodobnie świadomość, przeniesie się do świata gry.
Od tego momentu gry nie można wyłączyć, a odłączenie zasilania zakończy się zgonem osoby w śpiączce z powodu nieodwracalnego ustania akcji serca. Świat gry jest przedstawiony w sposób prosty. Na planszy mającej fizycznie nieograniczone wymiary pojawi się labirynt złożony z linii mających kolor przeciwny do koloru okienka. W ten sam sposób na dole planszy pojawi się kropka przedstawiająca gracza. Gra nie pozwala sterować tą postacią. Gracz kontrolowany jest świadomością osoby, która wybrała opcję pierwszą. Labirynt nie jest skomplikowany, jednakże jeżeli gracz ujrzy ślepą uliczkę, na pasku okna gry pojawi się napis 3x3. Od tego momentu gracz posiada 3 życia wewnątrz świata gry. Za każdym razem, kiedy natrafi na kolejną ślepą uliczkę, liczba ta maleje. W momencie natrafienia na ślepą uliczkę przystanie 1x3. Kropka gracza zniknie, ekran gry pokaże menu, a śpiąca osoba się przebudzi i dozna zawału serca. Zawał jest obszerny i zwykle prowadzi do śmierci. Istnieje jednak niewielka możliwość odratowania osoby grającej, jeżeli odpowiednie zabiegi medyczne zostaną wykonane w trybie natychmiastowym. Przejście labiryntu zajmuje średnio około 3 godzin świata rzeczywistego, które w świecie gry wydają się ulegać losowej dylatacji, gdyż gracze pojmują czas jako sekundy, dni, a co zdarza się bardzo rzadko, nawet jako miesiące tułaczki. Nie stwierdzono występowania innych elementów w labiryncie, jednakże bazując na doświadczeniach graczy, należy odnotować, iż wielu słyszało potworne ryki niezidentyfikowanych istot. Po dotarciu do końca labiryntu, na ekranie gry pojawiają się fajerwerki, a gracz się budzi bez żadnych szkód. Przesłuchanie gracza, który dotarł do końca labiryntu. Gracz usunięto. Przesłuchujący doktor... Zastępca kierownika projektu SCP-PL-003. Upoważnienie poziomu 4. Oznaczony jako P. Przesłuchiwany... Pracownik klasy D. Oznaczony jako gracz. Raz, dwa, trzy. Słychać? Dobrze. Imię i nazwisko... Zgadza się? Tak. Wiek... Lata. Przedział D. Wczoraj brał pan udział w eksperymencie przy użyciu SCP-PL-003. Zgadza się? Tak, zgadza się. Wszystko w porządku? Stan zdrowotny bez zmian? Czuję się... w porządku. Może psychicznie jeszcze się nie pogodziłem z nowym doświadczeniem. To zrozumiałe, ale nie ma pan żadnych problemów z poruszaniem się, mówieniem, żadnych uciążliwych problemów nie, psychicznych? Czuję się naprawdę dobrze. W takim razie porozmawiamy teraz na temat pana wczorajszego doświadczenia. Proszę opisać, co stało się w momencie wybrania opcji pierwszej w menu programu. Odpłynąłem. Obudziłem się następnie w czarnym, ale oświetlonym pomieszczeniu. Drzwi były otwarte, wyszłem na zewnątrz i znalazłem się w labiryncie. Okej. Nie pamięta pan szybkiego pisania na klawiaturze na moment przed transferem w świat gry? Nie. Używałem klawiatury tak, jakby mi pan polecił. Dotykałem je jedynie po pańskich poleceniach. Po wybraniu jedynki i wciśnięciu Enter pamiętam jedyne odpłynięcie. Dobrze, więc następnie obudził się pan w tym czarnym, oświetlonym pomieszczeniu. Czy znajdowały się tam źródła światła? Nie, nie zauważyłem żadnych. To oświetlenie wydawało mi się naturalne. Nie potrafię przekazać tego wrażenia, ale światło tak jakby było i razem nie było. Proszę opisać warunki cieplne i wygląd swojego ciała w czasie gry. Temperatura była dosyć chłodna, dlatego przez większość labiryntu szedłem z założonymi rękoma, może z 3-4 stopniami Celsjusza. A wygląd mojego ciała był raczej normalny. Chociaż jak sobie teraz przypomniam, miałem bardzo bladą skórę. Jak wyglądał labirynt? Był wykonany dokładnie z tego samego materiału co pokój, w którym się obudziłem. Droga była szerokości jakichś 2 metrów, ściany wysokie były na 4, może 5. Przy dotknięciu wydawały się gładkie jak szkło, jednakże pomimo wielokrotnego uderzenia nie byłem w stanie ich zbić. Okej, mówi pan, że ściany były czarne. Co z sufitem? Tak, były czarne, jak moje włosy. A co do sufitu, trudno mi powiedzieć, czy tam był, bo również był czarny. Może po prostu przestrzeń nad nim była smolista. Sam nie wiem. Czy doświadczył pan innych wrażeń zmysłowych? Mowa tutaj o dźwiękach, zapachach i ewentualnych kontaktach kinetycznych. Po przejściu labiryntu usłyszałem fajerwerki na sufitem. Po wyjściu czułem uderzenie, ale był to strażnik, który mnie przytrzymał na krześle podczas mojego przebudzenia. Natknąłem się na dwie ślepe uliczki, kiedy dostrzegłem już blokadę.
Słyszałem takie dziwne ryki. Trudno mi zidentyfikować, co mogłoby go wydawać. Przy niektórych zakrętach czułem pieprz, dlatego często kichałem w środku. Okej, okay. Odczuwał pan jakiekolwiek bóle? Czasami pobolewało mnie serce, ale to pewnie ze zdenerwowania. Czy chciałby pan coś jeszcze dodać? Nie, to wszystko. Jak to sobie przypomnę, to panu przekażę. Nie chciałbym wracać do tego labiryntu, dobrze? Oczywiście. Jak widzę, za 2 dni pana kontrakt dobiega końca. Nie będziemy już pana męczyć eksperymentami. Dzięki. Dziękuję. To delikatny, lekko regulujący działanie układu krwionośnego. Mówił pan o boleściach serca, dlatego proszę go skonsumować.